Cześć. Opowiem wam dzisiaj o czymś, co zmieniło moje spojrzenie na świat. Ująłem to właśnie w kilku słowach, które zaczynają się na M. Dowiecie się, co tak naprawdę jest ważne, jeśli chodzi o naukę i z jakich źródeł warto korzystać. Kilka dni temu, przeglądając internet, natrafiłem na artykuł na jednym z popularnych serwisów dotyczących zdrowia. No i autor, powołując się na badania naukowe, wskazuje w nim na prosty test, który może pomóc nam zdiagnozować chorobę, śmiertelną chorobę, która rocznie zabija małe miasto. No, wykonałem ten test oczywiście, no i okazało się, że wynik był pozytywny. No ale nie martwiłem się jakoś zbytnio, po pierwsze dlatego, że w samym artykule była informacja, że nie każdy, kto zdaje ten test, jest tak naprawdę chory. No a po drugie, to umówmy się, już nieraz czytając jakieś informacje na temat zwykłego bólu głowy, byłem w stanie zdiagnozować u siebie z równym prawdopodobieństwem migrenę, grypę, wylew, a nawet nowotwór. Wydaje mi się, że przeglądając internet, często mamy do czynienia z tego typu niejednoznacznościami, różnego rodzaju sprzecznościami. To, co jest prawdą w mediach społecznościowych i w mediach informacyjnych, często potrafi mieszać się z opiniami. Co gorsza, często wyniki badań naukowych są błędnie interpretowane, no a potem przekazywane dalej, no i one trafiają do nas. Ciężko się w tym połapać, prawda? Kiedy jedno źródło mówi jakąś jedną rzecz, a drugie obstaje przy czymś zupełnie innym. Komu w tym wszystkim powinniśmy wierzyć? Kogo posłuchać? Świat jest wystarczająco skomplikowany sam w sobie. A ta mgła informacji, opinii, która dodatkowo przysłania nam rzeczywistość, niczego nie ułatwia. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Współcześnie jest nam niezwykle ciężko wskazać to, co jest prawdziwe. Często nie widzimy nawet tego, co znajduje się przed nami. Czy jest zatem jakiś sposób, żeby przejrzeć przez tę mgłę? No przecież są jakieś rzeczy, które wiemy, prawda? Potrafimy latać w kosmos, budujemy mosty, tworzymy leki, które ratują życie ludzi i zwierząt. Z takimi pytaniami w głowie, z taką motywacją do tego, żeby tworzyć tę wiedzę dostępną ludzkości, 3 lata temu poszedłem na studia doktoranckie. No tak jak mówię, chciałem sam być tym, który coś wniesie. Dołączyłem do projektu, którego celem było stworzenie takiej gry komputerowej, która dostosowywałaby się do tego, jak się czujemy. Wyobraźmy sobie horror. Taką grę, gdzie chcemy się bać. No, jeśli jesteśmy znudzeni, no to ta moja wersja tej gry potrafiłaby zaproponować nam taką fabułę, która byłaby jakoś przerażająca. Gdy z kolei bylibyśmy za bardzo zestresowani, dostalibyśmy taką fabułę, która by nas troszeczkę uspokajała. No ale żeby w ogóle móc tworzyć taką grę komputerową, która tam dostosowuje się do tego, co czujemy, no to musimy najpierw rozpoznawać te emocje. No więc celem było stworzenie takiej sztucznej inteligencji, która to potrafi. No i to miało być moje zadanie. Ja miałem właśnie na tym się skupić. No ale tak zaczynając od początku, bo już jako dziecko wiedziałem, że będę chciał zajmować się nauką. Co prawda na początku myślałem, że będę archeologiem. Moi rodzice z kolei mieli inny plan, bo myśleli, że zostanę lekarzem, pewnie po to, żeby ich w przyszłości leczyć. No cóż, ostatecznie skończyłem automatykę i robotykę, potem informatykę. No i ostatecznie zrozumiałem, że jeśli chcę tworzyć te systemy inteligentne, rozpoznające emocje, no to muszę przestudiować psychologię. Tym, co interesowało mnie jako absolwenta kierunku technicznego, był rezultat, wynik. To znaczy ta sztuczna inteligencja, którą chciałem stworzyć, ona miała po prostu działać.
Nieważne jak, ważne, żeby działało. To było takie moje motto. No i już na pierwszym roku studiów psychologicznych zderzyłem się z rzeczywistością, w której ten wynik, owszem, jest ważny, ale tylko wtedy, jeśli został wypracowany w oparciu o eksperymenty, które zostały najpierw dobrze zaplanowane, a potem rzetelnie przeprowadzone. Słuchając tych wykładów na psychologii, myślałem sobie, no dobra, psychologowie tak mają, skupiają się na takich głupotach, bo nie mają jakby innych rzeczy do roboty. Nie byłem jakoś specjalnie przekonany, że te metody naukowe są istotne w procesie prowadzenia badań. No i próbowałem w imię tej zasady, jako że byłem doktorantem, publikować prace naukowe. Nawet coś mi się tam udało. No właśnie, ale miałem takie wrażenie, że mi się udało. Nie, że stworzyłem coś wartościowego, coś przydatnego, coś, co mogłoby się komuś spodobać, tylko że po prostu miałem szczęście. Było tym gorzej, im więcej literatury naukowej czytałem. Bo jak porównywałem moje rezultaty, moje prace z tymi, które były publikowane w jakichś renomowanych ośrodkach, znanych ośrodkach naukowych na całym świecie, no to okazywało się, że ta różnica jest ogromna. Przełomem była rozmowa, którą przeprowadziłem rok temu. No i tutaj chciałem podziękować Dawidowi. Zrozumiałem wtedy, że prowadzenie badań naukowych jest jak przygotowywanie ciasta. Jasne, możemy to zrobić taką metodą prób i błędów. To znaczy, według mojej zasady, nieważne jak, ważne, żeby dało się zjeść. Pamiętam nawet, bo mam takie eksperymenty na koncie, jak byłem dzieckiem, to mieszałem wodę, mieszałem razem z mąką, no i próbowałem coś z tego stworzyć. No jak możecie się domyślić, bez proporcji, bez jakichś innych składników, czy w ogóle bez wiedzy o tym, jaki to rodzaj ciasta, no to moje starania skończyły się katastrofą. Nic z tego nie wyszło. No i pewnie jak bardzo bym się starał, no to w końcu udałoby mi się coś stworzyć, coś, co można byłoby zjeść, tak jak udało mi się opublikować te badania naukowe. No ale na szczęście wtedy odkryłem, że jest coś takiego jak przepis. Przepis, czyli w języku naukowym metoda. Metoda, czyli coś, co pozwala nam prowadzić badania naukowe w sposób wiarygodny. Wiarygodny, czyli taki, któremu możemy zaufać. No i właśnie naukowcy na całym świecie korzystają z tych metod naukowych po to, żeby tworzyć te wszystkie niesamowite rzeczy, o których mówiłem na początku. Żebyśmy mogli latać w kosmos, żebyśmy mogli tworzyć te leki, które ratują życie ludzi i zwierząt. No a skoro już przy lekach jesteśmy, no to nie sposób wspomnieć o medycynie. No, wydaje mi się, że każdy z nas był kiedyś chory. Każdy z nas przechodził kiedyś przeziębienie. Co wtedy robimy? No, przypominamy sobie ten ostatni raz, kiedy byliśmy chorzy, próbujemy tych samych metod. Skoro pomogły ostatnio, to może pomogą i tym razem. Jeśli zawodzą, no to trudno, no, trzeba już pójść do lekarza. No pech chce, że akurat mamy długi weekend. Kolejka do lekarza pewnie też jest długa. No i pewnie w związku z tym trzeba skorzystać z jakichś alternatyw. No to może sięgnijmy do tych metod naukowych, o których tyle już tutaj mówię. Zobaczmy, co one mają nam do zaoferowania. No tak naprawdę to z pierwszej już skorzystaliśmy, bo analizowaliśmy własny przypadek. Analizowaliśmy to, jak się czuliśmy. Równie dobrze moglibyśmy przyglądnąć się stanowi zdrowia naszych rodziców, naszych znajomych, kiedy oni byli chorzy, co im pomogło, co im nie pomogło. No jeśli i to zawiedzie, no to już trudno. No musimy sięgnąć do tego internetu. Przeglądamy fora, przeglądamy portale. No i pewnie tak jak ja na początku moglibyśmy skończyć z autodiagnozą nowotworu. No ale na szczęście ten długi weekend już się kończy, więc możemy spokojnie pójść do lekarza, który troszkę rozwieje nasze wątpliwości i pewnie doradzi coś adekwatnego. Oczywiście na tych dwóch metodach, które tutaj przedstawiłem, to znaczy na opisie przypadku i na opisie serii przypadków,
nie musimy kończyć, bo nauka ma nam do zaoferowania znacznie więcej. Są inne typy badań i każde z nich łączą się z różnymi metodami. Mamy na przykład badania obserwacyjne. Mamy również badania, eksperymenty z randomizacją. Randomizacją, czyli losowym doborem ludzi do różnych grup. Powiedzmy, że chcemy zbadać skuteczność działania dwóch leków. Który z nich działa lepiej? Co wtedy możemy zrobić? Ano właśnie przeprowadzić badanie z randomizacją. Prawidłowo przeprowadzone badanie tego typu pozwala nam wyeliminować wpływ takich czynników, które mogą zaburzyć ostateczny rezultat. Może to być wiek, może to być płeć, może to być stosowanie jakichś dodatkowych leków, może to być także chorowanie na jakąś inną chorobę. No możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że podajemy lek grupie osób młodych, no i oni prawdopodobnie będą zgłaszać mniej działań niepożądanych niż grupa osób w bardziej zaawansowanym wieku. No wszystko ze względu na metabolizm. Gdybyśmy tego nie uwzględnili, no to prawdopodobnie mielibyśmy jakiś taki zaburzony obraz tej rzeczywistości, tego, co jest prawdziwe w kontekście tego leku. No a wracając do tego naszego przeziębienia, no to rzeczywiście moglibyśmy spróbować przeanalizować specyfik polecony przez sąsiadkę, porównać go z jakimś lekarstwem, który polecił nam kolega. No więc przeprowadzamy tego rodzaju badanie, stosujemy te wszystkie metody naukowe, o których mówiłem, czyli kontrolujemy wszystko, co się da. No i może się okazać, że nasze wyniki są inne niż wyniki zespołu, który przeprowadzał dokładnie takie samo badanie z użyciem tych samych metod. To znaczy też porównywali te dwa specyfiki, tylko uzyskali informację o tym, że należy wybrać lek od sąsiadki, a my uzyskaliśmy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego specyfiku od kolegi. No i co wtedy? No tutaj mówiłem, że te metody naukowe tak mają nam pomagać i że po prostu są jakimś rozwiązaniem na te problemy związane z opiniami, informacjami. No a tutaj taka wtopa. No tak jak mówiłem też, rzeczywistość nie jest prosta. Ale to nie znaczy, że nie mamy sposobów, żeby poradzić sobie z takimi przypadkami. Bo niestety bardzo często może być tak, że wyniki dwóch badań przeprowadzonych dokładnie w ten sam sposób, z wykorzystaniem tych samych metod, mogą wskazywać na różne, możemy otrzymać różne wyniki. No i taką metodą naukową, która pozwala nam łączyć wyniki pojedynczych badań w jedną całość, jest metaanaliza. Metaanaliza pozwala nam nie tylko na to łączenie, ale także na uzyskanie wyniku, który ma większe znaczenie niż te pojedyncze, niż te badania z osobna. No i takie metaanalizy bardzo często przeprowadzamy w ramach przeglądów systematycznych. Przeglądy systematyczne z kolei znajdują się u szczytu tej piramidy, która nam tutaj w międzyczasie powstała. Ta piramida z kolei przedstawia nam hierarchię dowodu naukowego. Na samym spodzie tej piramidy są badania, którym ufamy najmniej, czyli te opisy przypadków, o których mówiłem na samym początku. U góry zaś znajdują się badania, które są najbardziej wiarygodne, a są wiarygodne ze względu na to, że badacze stosują w ich przypadku najbardziej rygorystyczne metody. No ale jak to się przekłada na nasze życie? Można by zapytać, no po co nam to? Kiedy zgłosisz się do lekarza, jego decyzja będzie między innymi właśnie oparta o wyniki przeglądów systematycznych. I jedną z organizacji, która przygotowuje takie przeglądy, jest Cochrane. Tak się składa, że polski oddział tego stowarzyszenia jest w Krakowie. No i członkowie Cochrane przygotowują tłumaczenia przeglądów tak, żeby były dostępne dla szerszej publiczności, żeby były po prostu łatwo dla nas zrozumiałe. Pomysł jest taki, żeby każdy z nas mógł z nich skorzystać. Do tego też was zachęcam, bo często są to nowe rzeczy, nowe informacje, nowe terapie.
No to może wróćmy do tego naszego przeziębienia. Okazuje się, że jeśli byśmy spożywali preparaty na bazie czosnku, no to mielibyśmy szansę na to, że rzadziej będziemy chorować właśnie na tę chorobę. Co jeszcze? No, znajdziemy dowody na to, że szczoteczki elektryczne są skuteczniejsze niż te manualne. Z drugiej jednak strony może okazać się, że wizyta u dentysty co 6 miesięcy, a ta przeprowadzona co 2 lata, nie będzie pomiędzy tymi wizytami jakiejś różnicy. Mówię tutaj o różnicy w kontekście próchnicy u osób dorosłych. No, takich rzeczy na stronie Cochrane można znaleźć więcej, więc jeśli jesteście zainteresowani, no to zapraszam do zajrzenia tam. Ja w swojej pracy również dotykam tych problemów związanych z medycyną. Tak jak wam mówiłem na początku, pierwotnie chcieliśmy stworzyć te gry, które dostosowywałyby się do tego, jak się czujemy. Czyli chcieliśmy wejść w tę branżę rozrywkową. Teraz nie chodzi nam już tylko o to. Chcemy pomagać osobom samotnym, starszym, takim, które nie mają się do kogo odezwać oraz takim, które chorują na aleksytymię. Aleksytymia to jest taka choroba, która nie pozwala nam zrozumieć tego stanu emocjonalnego, tych emocji, których odczuwamy. Nie wiemy, jak je wtedy nazwać. Jak się okazuje, według badań, aż 13% populacji jest dotkniętych tym schorzeniem. Jak w końcu zrozumiałem, te metody naukowe, czy to w kontekście rozpoznawania emocji, czy w kontekście psychologii, medycyny, są bardzo ważne. Ale to nie znaczy, że nie popełniam dalej jakichś błędów i to czasem bardzo głupich. Ostatnio chciałem sprawdzić, jak wygląda puls osoby, która jest zdenerwowana względem pulsu osoby, która jest spokojna. No, wydaje się tak intuicyjnie, że pewnie ci, którzy są zdenerwowani, będą mieli ten puls troszeczkę szybszy, prawda? No tutaj intuicja jest zgodna z tym, co mówi nauka. Jednak w moich badaniach okazało się trochę inaczej i to nie ze względu na to, że ta rzeczywistość jest jakoś skomplikowana, tylko po prostu no, nie uwzględniłem tego, że ktoś mógł być po zawale, że ktoś może mieć obniżony nastrój, bo choruje na depresję, albo po prostu źle odczytałem emocje. Także tych błędów można popełnić naprawdę dużo, ale myślę, że najważniejsze, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak skrupulatny musi być proces naukowy, żeby dążyć do tej prawdy. No i to, co bym chciał, żebyście zapamiętali z tych kilkunastu minut, to to, że w przeprowadzeniu badania ważne jest poznanie i przestrzeganie odpowiednich metod naukowych. Opinia koleżanki, kolegi może ciekawa, ale może nie być najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o tym otaczającym nas świecie. Szczególnie jeśli taką opinię zestawimy z badaniami, które prowadzone są na tysiącach osób i które wykorzystują bardzo rzetelne metody naukowe. Sięgając po źródła ze szczytu piramidy, to znaczy po te przeglądy, możemy krócej chorować na przeziębienie, a przynajmniej rzadziej, przemyśleć termin kolejnej wizyty u dentysty oraz grać w gry, które dostosowują się do tego, jak się czujemy. Wracając do tego pytania, czy jest zatem jakiś sposób, żeby przejrzeć przez tę mgłę informacji, opinii, która zakrywa nam prawdę? Wydaje mi się, że drogą do tego mogą być metody naukowe. A na końcu tej drogi może kryć się przyjaciel. Dziękuję bardzo.